Poziom 188, Backrooms, to chyba ten, o którego prosiliście mnie najczęściej. Zatem w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się właśnie niemu, a także jego wersji w prawdziwym życiu, bo tak, ten poziom w cudzysłowie istnieje naprawdę, ale o tym później. Zatem cześć wszystkim, ja jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, gdzie znowu wracamy do Backrooms w celu opowiedzenia sobie na temat kolejnego poziomu tego miejsca. Zatem myślę, że dzisiaj będzie całkiem interesująco, jak zawsze. Nim zaczniemy, strzelić koniecznie kciuka w górę pod filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować, a także zostawcie suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chciałbym nie zmierzyć dobić 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego, a dodatkowo zapraszam koniecznie na Instagramka, wbijcie tam. Staram się być coraz bardziej aktywny i będą tam się pojawiać coraz fajniejsze rzeczy. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść poziomowi numer 188, Backrooms. Backrooms, poziom 188. Mogę się mylić, ale zdaje się, iż zaraz po poziomie zerowym jest to najpopularniejszy poziom Backrooms. Zdaje się, iż zaraz koło tego zdjęcia to widywałem w internecie najczęściej jeszcze przed tym całym boomem na Backrooms, który rozpoczął się wraz z początkiem tego roku. Oraz to, co jest najlepsze w tym poziomie, to fakt, iż w cudzysłowie istnieje on naprawdę. Jeżeli dysponujecie odpowiednim kapitałem, to możecie się do niego dostać, ale o tym opowiem na końcu tego filmu. Teraz zajmiemy się samym poziomem. Zatem lecimy. Poziom 188, tak zwany dziedziniec okien. Klasa podmiotu, Keter. A, sorry, nie to. Poziom trudności przetrwania, 5. Czyli w skrócie jest niebezpieczny, niezabezpieczony i roi się tutaj od pewnych bytów, o których opowiem za chwilę. Poziom 188 odkryty został dokładnie 2 maja 2009 roku i jest uważany za główny punkt, jako takie główne skupisko bytów znanych jako okna, o których wspominałem w tamtejszym filmie. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to szybkie przypomnienie. One pojawiają się w zależności od miejsca i za każdym razem charakteryzować będą się czymś innym, jednak za każdym razem będą starać się niejako wtopić w otoczenie, by wyglądać po prostu zwyczajnie. Jednak takie zwyczajne one nie są i tym bardziej nie są one oknami, bowiem po drugiej stronie za każdym razem stoi pewna zagadkowa postać, której szepty będą kusić się do podejścia do okna, oferując ci drogę wyjścia. Tak, dokładnie. Poziom 188 przybiera formę ogromnego budynku z dziedzińcem w kształcie pięciokąta po środku. Na ścianach otaczających dziedziniec cały czas istnieje od około 90 do 200 okien, ale spokojnie, większość z nich jest w stanie nieaktywnym. Właśnie te nieaktywne okna będą zasłonięte roletami, natomiast te aktywne, gdzie znajduje się ten niemiły byt, będą posiadały jakieś specyficzne źródło światła. A gdyby nie same okna, ściany byłyby kompletnie puste, nieznana jest dokładnie ich grubość, mogą ciągnąć się w nieskończoność, tak samo jak i w nieskończoność, ciągną się one wzwyż. Rzecz jasna, nad całym budynkiem znajduje się ciemne niebo, jednak jak twierdzi pewien świadek, z poziomu dziedzińca, patrząc w niebo, zauważył poziom 24, czyli tak zwany księżyc. Najprościej mówiąc, poziom 24 ma postać plastikowego księżyca, w obecności kilku innych, również plastikowych planet, a także Słońca, będącego w rzeczywistości światłem typu LED. Naprawdę jest to ciekawe. Powierzchnia samego Księżyca to około 14 600 000 mil, czyli dużo kilometrów. Aczkolwiek wypadałoby wrócić do poziomu 188. Wielu uważa, iż trawa znajdująca się na podłożu tego poziomu w rzeczywistości jest pewnym rodzajem mchu, który przerasta betonową podłogę. Co więcej, z boku każdej ze ścian znajduje się zestaw rur, jednak ciecz, która tamtędy przepływa, nie jest zdatna do picia. Co więcej, po środku samego poziomu znajduje się duży drewniany okrąg, który według spekulacji jest w rzeczywistości zapadnią, która prowadzi do innego poziomu, jednak jeszcze nie zostało to potwierdzone. Poziom nie posiada żadnych znanych baz, placówek czy społeczności tutaj żyjących, zatem poza dziwnymi gościami oknami tak naprawdę nikogo tu nie spotkasz, więc lepiej się tu nie zapuszczaj. Aczkolwiek i tak podam ci kilka dróg, które tu prowadzą. Hehe. Jedynym znanym wejściem do poziomu 188 jest to pochodzące z jeszcze innego poziomu, znanego jako The Hub, centrum, czyli krócej mówiąc bezpiecznego, olbrzymiego tunelu z drzwiami pozamykanymi po obu stronach. Jest to nieskończony, słabo oświetlony, podziemny tunel drogowy, który wydaje się nie mieć końca. Tak jest, to zawiera się w słowie nieskończony, jakby ktoś, jakbym nie wiedział sam.
odklejka. Sam poziom odkryto w 1782 roku i mogę wam tutaj zapodać pewną uwagę od MEG, czyli tej organizacji, o której kiedyś nagram film, która zajmuje się Bagshot i tak dalej, już kiedyś to wyjaśniałem, uwagę pochodzącą z 27 lipca 2016 roku. D-Hub jest znacznie większy niż sądziliśmy. Wydaje się, że dzieli się na wiele skrzyżowań z większą liczbą tuneli do zbadania. Obecnie jest to seria tuneli, a nie jeden jedyny tunel. Obecnie nie wiadomo, czy zawsze tak było, czy też poziom się zmienia. Dziwne drzwi o odmiennych wzorach niż pozostałe drzwi znalezione w D-Hub zaczęły w dziwny sposób pojawiać się znikąd w miejscach, w których nigdy wcześniej nie były. Wszyscy wędrowcy z centrum muszą za wszelką cenę trzymać się znanego obszaru centrum. Nie zaleca się dalszej eksploracji. Wyślemy drużynę Regiment Compass Point, aby zbadać nowy krajobraz. Wszelkie nowe ustalenia należy natychmiast udokumentować w ramach tego wpisu na poziomie. Tak, tak, wszystko spoko, ale wróćmy do głównego tematu tego filmu. Zatem w D-Hub rzekomo znajdować ma się pewne okno, które zazwyczaj może zaatakować cię w nieprzewidywalny sposób, jak zazwyczaj okna w Backrooms, jednak istnieje niewielka, maciupeńka, bardzo zdziepka szansa, że tak naprawdę okno to przeniesie cię bezpośrednio do jednego z okien na poziomie 188, więc życzę szczęścia w tym nieszczęściu. Wyjście z tego poziomu natomiast jest trochę prostsze, chociaż niekoniecznie, bowiem musisz wyjść dokładnie przez to samo okno, przez które wszedłeś. Jednak pamiętaj, iż jeżeli będziesz powtarzać tę czynność, wchodząc i wychodząc, to twoje szanse za każdym razem na wyjście stąd będą maleć, zatem uważaj. Aczkolwiek zawsze możesz wbić do tego okna, z którego wychodzi konfetti i dostać się na poziom impreza, czyli do najbezpieczniejszego poziomu w Backrooms, gdzie wszyscy świetnie się bawimy. I bawimy się cały czas. Do tego naszego malutkiego pokoiku imprezowego. Wiesz, dużo ciasta, ciastek, wody migdałowej. Wszyscy się tu super bawimy. Zapraszamy. Nie do końca. Ale spokojnie o poziomie zabawa pogadamy sobie w kolejnym filmie. Pamiętajcie, by nie ufać takim imprezom, bo z reguły raczej się z nich nie wychodzi. Ale o tym w kolejnym filmie. Zatem tak, co do poziomu 188, to by było na tyle. Jednak wspomniałem, iż poziom ten istnieje naprawdę. Pewnie część z was widziała już ten film, iż poziom 188 Backrooms istnieje naprawdę i faktycznie możesz się tam dostać. Czy to prawda? Z jednej strony tak, a z drugiej kompletnie nie, bowiem to zdjęcie jest w rzeczywistości przeróbką zdjęcia tej placówki, czyli pewnego hotelu w Londynie, który istnieje naprawdę. Jest to mianowicie Holiday Inn Express, tutaj macie wszelkie nazwy tego hotelu, których już mi się nie chce wymawiać. Generalnie jak widzicie po zdjęciach jest to dokładnie tak jakby to samo pomieszczenie, tylko że wersja backroomsowa została dodatkowo lekko przerobiona, żeby wpisywała się w standardy tego medium. Chyba dobrego słowa użyłem, nie wiem. W każdym razie wersja z realnego świata posiada dach, ściany nie ciągną się w nieskończoność, a okna cię nie zjadają i stamtąd też nie pójdziesz na imprezę. W sensie przez okno. No i to chyba byłoby na tyle. Wyjaśniliśmy sobie cały poziom 188, plus opowiedzieliśmy troszkę o bardziej pobocznych poziomach Backrooms, do których pewnie już nigdy się nie odniesiemy. No może poza takim jednym ciekawym, ale to już w kolejnych odcinkach. Moi drodzy, jeżeli ten materiał wam się spodobał, miło spędziliście czas i generalnie wszystko spoko, to zostawcie pod nim koniecznie kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chciałbym niezmiernie dobić 150 tysięcy subskrypcji do końca tego roku szkolnego. Wpadajcie na HD w lesie, czyli na mój drugi kanał, który kiedyś tam zostanie zreanimowany i będzie sobie chodził dalej ponownie. A także serdecznie zapraszam na mojego Instagrama, gdzie staram się być coraz bardziej aktywny, a także na jakieś inne moje social media, takie jak TikTok, wszystkie linki macie w opisie. My słyszymy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim, mówi do was Mondar, trzymajcie się, cześć!